Siemaneczko, witam na kanale, jestem Bartul. To jest siódmy już odcinek i ruszamy od razu z misją. Call the Black, misja siódma. Rozpocznij misję. Czekajcie, bo muszę sobie to zaznaczyć. O, ale co sobie tu weźmiemy do walki? Pistolet automatyczny, jego chyba tutaj nie ma. Dwa razy jest to samo, kurczę, widzicie. Jak się tego pozbyć? Spacja sorty od najwyższej ceny. Nie może tego, kurczę, w żaden sposób z inwentory wykasować. O! Bolter plus jeden, ale on jest taki niebieski, nie wiem czemu. Czy fioletowy. Bolter. Karabin plazmowy jest dosyć dobry, ma mocne obrażenia, ale jest dosyć wolno strzelający, że tak powiem. O, 78. No, weźmiemy na próbę. O, karabinu plazmowego nie wymienimy na nic za bardzo. Bolter 70 obrażenia. Ciężki bolter. Dobra. Nie mogę ciężkiej broni założyć w ogóle. Nie wiem czemu. Nie kupuj tej mapy, bo się nie opłaca. Ona nam nic nie informuje. Automatycznie zużywa wskutek otwarcia skrzyni lub pułapki w celu zwiększenia jej częstości porzucania przedmiotów. Dobra, moi drodzy, ruszamy. Nie przedłużam. Siódma misja na 12. Co mi tutaj pokazuje? Spacja, potwierdź. Wszystkich misji z 12. Rozpoczynamy misję siódmą. Ostatnio te misje dosyć krótkie były, no ale to nieważne. Później jak skończymy fabułę, to już zajmiemy się jakimiś ewentualnie misjami pobocznymi. Rozdział 7. Słyszysz plotki o niedawno odkrytej na nowo kopule zawierającej skarby starożytnej technologii Silver Talon. Wydaje się interesować nią bardziej niż trochę. Docierają do ciebie też mroczniejsze pogłoski o czymś złowieszczym, czającym się w Cold Blake. Udaje się do tajemniczej kopuły i znać źródło wszystkich Techów, które znalazły się w tej części podkopca. Okej. Okay. Ten napis Cold Block mógł być bardziej jakiś taki. Dobra. Damy radę. Plus jeden, plus jeden, plus dwa. O, plus dwa, co to jest? A to jest strzelba. Patrzcie, mamy Iron Fista plus jeden. Aha, jest plus dwa też, dobra. Powiem szczerze, nie jak się tego, kurczę, pozbyć. O kurde, to mamy dosyć... rozległe korytarze. Tam w jakiś sposób możemy przyspieszyć naszą podróż, używając tego haka, ale powiem wam, że to... Spadłem z góry, nie? Czy nie? Nie, chyba nie. Który to jest hack? Page up! Kurde, Bella.
Właśnie, jest skrzynia. Jak kurde, głupi granata rzuciłem. Czekajcie, bo jak znajdziemy jakąś broń z drugiego poziomu, to możemy ją przecież podmienić. Trzeba tarczę ściągnąć tym ludziom, żeby sobie pucharek zdobyć. Musimy 20 razy tę czynność powtórzyć. Co goś taki wytrzymały? Ja ci pierdziu. Dobra. Proszę bardzo, tarcza ściągnięta. Tak sobie tutaj chodzę, spaceruję, ale... Klikniemy home. Znajdź call black i znajdź informacje. Skrzynię ze skarbem 1 na 3. Kurde, nie to... Straciłem granata niestety. Swoją głupotę, znowu nie ten klawisz nacisnąłem, co trzeba. Dobra. Tak chodzę, staram się... Od czasu do czasu gdzieś tam, wiecie... Zaglądać jakieś... Poboczne miejscówki, szukając skrzyń ukrytych. A, skończyła nam się amunicja tutaj do tej broni. Świetnie. A ta broń na takiej odległości, powiem wam, że nie jest najlepszą sprawą, bo najlepszym pomysłem. Ale jest dosyć mocna broń, nie ma co. Co to jest? Czego tego nie mogę aktywować? Ej, o co tu chodzi? Chyba, że muszę taki więcej znaleźć. Okej, mamy drugą część. Mam nadzieję, że to wystarczy. O, wreszcie, zadziałało. Jedna sztuka? Kurwa, co to było? Skrzynka z amunicją, jedna sztuka amunicji. Ja pierdzielę, nie wierzę, ej. No kurde, rzeczywiście tych skrzyń musimy... Ja nie wierzę, no kurde. Ale shit.
Niech się pozabijają, będę miał mniej roboty. O, shit. Co to jest za broń? Kurde, Bela. Musiałem podnieść coś innego. Chyba z poziomu tego tutaj już nie jesteśmy w stanie niestety tej broni założyć. Kurde, Bela. Ale to jest strasznie popierdzielone, żeby nie było inwentory podczas gry, żeby nie mógł przyłączać broni. Aż nie chce mi się w to wierzyć. Automatycznie przeładowanie, automatyczna zmiana. No, zwolnione tempo na koło. Ja pierdziło, no nie ma czegoś takiego tutaj. Już patrzyłem. Strasznie pod tym biada, no żebym kurczę podczas gry nie mógł sobie zmienić broni. Tak miało być. Dobrze, w tych grze nie ma czegoś takiego jak śmierć z wysokości, bo bym właśnie teraz zginął. Wciąż możesz nieść dwa. Ok, potrzebujemy tutaj jakiś raz i dwa. Dwie części. Włóżmy te części i uruchomimy sobie dźwig. Albo przejście. Patrzcie, mamy 31 sztuk amunicji, a teraz jak to wszystko pozbieram, będę miał 72. Niewiele więcej. Chyba tu. No, trzeba przyznać, że miejscami gra fika jest dosyć ładna. Czasami gra jest też miejscami klimatyczna. Zanim przybliżymy kurde tą broń, to już przeciwnika dawno nie ma. Jest. Mamy tarczę. Słyszę skrzynię. Kurde, ucieka zdzira, no. Materdo, co tu się dzieje? O kurde. What the fuck? Co to jest?
Weźmy kurwa może plazmę. Ja cię zsunę. Zero życia. Kurde, powiem wam, że teraz kompletnie nie wiem, gdzie, z której strony żeśmy przyszli. Bo to chyba raczej nie była ta strona. Ja cię zsunę, o. Co się dzieje? Kurde, co to za potwory? Trochę przypominają te zerlingi, czy tam ze StarCrafta, nie? Nie wiem, czy ja się wróciłem, czy co się stało. Ale chyba jesteśmy w dobrym miejscu, bo tu mamy coś użyć. Co się stało? Co? Już zaraz. Coś mnie tu kurde atakowało. Córeczka przyszła i mnie trochę. Dobra. Ciemno jak w dupie. Tu coś eksploru jest na dole. A, shit. Ja pierdzielę, ale patrzcie, uzyskałem zdrowie. Dobra, raz. Kurczę, miejscami ta gra jest naprawdę dobra. Czego Mastiffa, kurde, nie przywołamy? By nam pomógł trochę. Kurde, nie wiadomo gdzie to iść. Idziemy tu za światłem, nie? Kolejna maszyna. Prawdopodobnie znowu będę potrzebował części. Baterie to są, tak? To się nazywa bateria? Oh shit. A, nawet nie dałem drasnąć. Ale kurde, takie zer... Oh shit.
wermingowe, te potwory. Ja może sobie shotguna wezmę. Mamy 500 naboi. Wow. A tu są te baterie. A to jeszcze 3 potrzebuję. Łopanie. Tam mamy eksplorować. No shit. No, musimy się wrócić i poszukać tych baterii raczej. Ale pewnie mamy tego nie kojarzę, kurde bela. Ta broń jest słaba. Tragedia po prostu. Straszna nędza, ja pierdzielę. Powiem wam, że troszeczkę się zakręciłem i te mapy są strasznie kurde rozbudowane. No patrzcie, co chwilę coś się kurczę. Jakiś korytarz, ścieżka pojawia. Mamy baterię. Czyli możemy jeszcze dwie. I słyszę tutaj. Kurde, nie to guzik. Tu jest z tym, ale. Dalej nie widzę tego. Skrzyni. Jeszcze dwie baterie musimy znaleźć. Dobra, idziemy szukać. No te baterie to kurde mogą być wszędzie. Ja ci pierdzielę. Jest druga, jeszcze jedna bateria. Może tych baterii jest więcej? Wszystkich, nie tylko 3. Jedna sztuka amunicji? Ej, kurde, nie wierzę w to. No ba, tutaj były dwie baterie, nie wiem czy jeszcze znajdziemy jedną. Trochę problematyczne jest. Poczekajcie, bo tutaj mam jeszcze jakąś. W sumie to nawet dwie ścieżki tu mamy. Holender. Tu już byłem, dobra. Tylko to jest kurczę zamknięte. Nie wiem czemu. Nie możemy tego otworzyć. No to były dwie. Baterie. Ale chyba jeszcze muszę się wrócić i znaleźć jeszcze jedną.
Może musimy się wrócić. Kurde, no nie wiem. Coś tam przeoczyłem w każdym razie. Bo było słychać skrzynię za ścianą, ale tam nie wiedziałem jak wejść. Ajajaj. Chyba, że tutaj gdzieś jest jeszcze. To jedna bateryjka. Niekoniecznie. Chyba idziemy szukać tutaj z powrotem. A nie tutaj, wróć. Tylko tu. Wiecie co, ja może zrobić cięcie, bo kurczę, tak to będziemy szukać jeszcze może i 10-15 minut, szkoda naszego czasu. Dobra, mamy baterię. Bateria była po prostu tutaj na górze, widzicie? Tutaj wskoczyłem na górę. Jest bateria numer. Wciąż możesz nieść 3. A tu jest jeszcze bateria chyba. O matko. Ej, ja tego kurde nie widziałem. To nie mówcie, że jeszcze muszę 3 baterie wziąć. No nie, chyba jedna była potrzebna. Tu się... no bo cofamy. A ja tu przechodziłem, kurczę, obok tego. Nie zauważyłem. Dobra, najważniejsze to, że mamy 2, ale chyba potrzebna jest tylko jedna, chociaż... Tutaj gra informowała, że mogę jeszcze jedną nieść, więc nie wiem, czy potrzebuję jeszcze jedną, czy to wystarczy. Tutaj potrzebuję. O cholera. To nie działa. Shit. Kurde, pieczone. Jakaś kuźwa katastrofa, czy co ja wiem sobie. Bożeż, kuźwa, ja pierdzielę. Co to było w ogóle? O, ale to nie jest koniec chyba. Ja może właśnie spierdalać. Chyba należało uciekać, a nie walczyć. Kurde, pieczone, no. Pistolet automatyczny. To jest... karabin pociskowy, pistolet automatyczny. O, proszę. To sobie zamienimy za to. Podstawowa broń. Natomiast strzelbę bojową plus 2.
Specjalna ciężka. O proszę. Panie, jaka broń. Ciężki karabin pociskowy. 4,5 tysiąca. A ten kosztuje tylko 644. Dobra, zamieniamy to. Kombinezon plus 1. 6 do pancerza, szansa na krytyka. O. Tu mamy odporność na elektryczność tutaj. Dobra, techy, talizmany, to też sobie może, aha, tego nie mogę wziąć, kombinezon, ciężka, specjalna i podstawowa, strzelba plus 2, pistolety, dobra, tyle, kontynuuj, kolejna krótka misja, cóż, zwróć uwagę, że nasz Mastiff wraz z naszymi postępami w ulepszeniach zmienia swój wygląd. I chyba nasza postać też. Dosyć fajnie to wygląda, trzeba przyznać. Dobra, pogadamy trochę tutaj z ludźmi. Sloppy. Well, well. Returns from the cold black. What secrets did you find? I don't know. There's something down there. What do you mean? I found something in there. The wreck of a ship. And a lot of dead Orlocks. There's some kind of pit underneath it. I ended up down there and I got attacked by something. Something I've never seen before. Well, well. So the stories were true. But things that lurk in the dark don't usually come out to put bounties on Gilder's heads. I guess the Orlocks got greedy, but it doesn't sound like what we're looking for is down there. No, it's not. Those Orlocks were scavenging Architect for the Silver Talon. But anyone doing that down there isn't going to be a problem for us much longer. Indeed, I think the trail leads upwards from here. I'm going to head out of town for a few days. I have a couple of those trails to follow. Dobra. Teraz barmanka. Oh boy. That's the last time I drink my own stuff. Second best? Wild snake. Ah, you found something good down there, huh? No. Something I need to forget. Ouch. You want to push those memories out with something useful? What have you got? Nah, I got nothing. I heard Cal saying he thinks there's some smuggling going on. Up hive, probably. All of that? That's over my head. You get it? Yeah. Great. Give me another wild snake. What do you know about the Scrapjacks? Scrapjacks? They're an Orlock gang. Control most of the heavy transport around here, such as it is. You know, you're right. If there's some smuggling going on, they'd probably know about it. Dobra, tyle. The shadow. Aha, możemy wrócić tutaj jeszcze do doktorka. I'm here for my mastiff. Ulepszymy mastiffa. Boniczna głowa do trzeciego poziomu, 28800. Uuu, kuźwa, jak wygląda. Kozacko. Za mało kredytów, 97 tysięcy to kosztuje, ja cię pierdził. Koniec kasiory, ewentualnie
Jeszcze tutaj możemy coś posprzedawać. Lewy shift. Nie wiem, czy ja to wszystko, kurczę, mam założone, to jest liczone jako, czy to się sumuje w ogóle właśnie, czy to jako, nie wiem, jak to, to możemy sprzedać. Ciężki bolter, ciężki karabin pociskowy, tu mamy Iron Fista 1, to też może... Czego ja, kurde, tego nie mogę sprzedać, do cholery jasnej. A, tu mamy strzelbę, mam plus 2, tu mamy plus 1. Dobra, to możemy sprzedać. No to już tu wszystko zostaje. To bym jeszcze chciał sprzedać, nie? Tylko nie mogę tego zrobić. Zwróćcie, że pistolety, które tutaj są, to są plus jeden wszystko, także słabiutko. Idźmy pogadać jeszcze z tym jednym. Szmuglerem. What do you know about the scrap jacks? I know they're all logs. I hear they might have some smuggling going on. Oh yeah, I reckon so. They're like a lot of the all log gangs around here. Transportation specialists, they'll tell you. They've got their hands on a wreck of an old container system. I've been keeping my eye on them. There are parts of it still working. And it looks like it still runs a dive seal. Okej. Okay. Mamy już informację, żeby misję wybrać, także to będzie moment, żeby zakończyć ten odcinek. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć.